gumę, raczej o małym oporze, chwytam w dłoń, zaplatam palce z drugą dłonią, tak żeby uchwyt był stabilniejszy. Ustawiam się stopami równolegle i delikatnie rozpieram kolano na zewnątrz, żeby moja pozycja była ustabilizowana. Teraz mój mostek stanowi oś ruchu. Z tego punktu odpycham ramiona przed siebie i skręcam całe ciało w przeciwnym kierunku. Kontrolowanym ruchem wracam i dłonie wracają do okolic żeber. Jeszcze raz, trochę płynniej. Podczas skrętu, podczas rotowania ciała podnoszę piętę, skręcam się na palcach stopy, tak żeby mój obrót był swobodniejszy. Jeśli chodzi o odczucia mięśniowe w trakcie wykonywania, to w momencie odsunięcia gumy od siebie pracuję bardziej nad stabilizacją z obręczy biodrowej po mojej lewej stronie, czyli po tej stronie, która znajduje się bliżej gumy. Natomiast mięśniowo mocniej czuję całą grupę mięśni po przeciwnej stronie. I bardzo podobnie dzieje się w momencie, w którym wykonuję skręt. Duże pauzy podczas wykonywania ruchu, szczególnie ta po skręcie, one nie są konieczne, aczkolwiek mi pomaga to utrzymywać większą kontrolę nad ćwiczeniem.